Nowe aplikacje dla smartfona pobierzemy ze sklepu BlackBerry App Store. Logujemy się do niego, używając naszego BlackBerry ID. Jeśli takowego nie posiadamy, wystarczy zaledwie chwila, by je stworzyć. Sklep oferuje różne formy szukania aplikacji. Jeśli interesuje nas konkretna grupa produktów, wybieramy ikonę folderów. Mamy tu podział na gry, aplikacje i pakiety zmieniające oprawę systemu. Jeśli na przykład potrzebujemy codziennych informacji o pogodzie, wchodzimy do sekcji aplikacje, a następnie do działu pogoda. Widzimy, które z aplikacji są darmowe, a za które zapłacimy. Możemy też przewidzieć jakość aplikacji po średniej ocen wystawionych przez użytkowników w formie gwiazdek. Po wskazaniu aplikacji możemy przeczytać jej recenzję i zobaczyć zrzuty ekranu z niej. Klikając na Download, zainstalujemy ją na urządzeniu. Czekamy, aż aplikacja zostanie ściągnięta i zainstalowana, następnie wybieramy nasz poziom zaufania do niej. Aplikacje, którym nie ufamy, będą wyświetlać prośbę o potwierdzenie operacji przy każdej próbie skorzystania z połączenia internetowego, funkcji telefonu lub GPS. Na koniec uruchamiamy aplikację, naciskając na Run. Gotowe! Jeśli chcemy znaleźć aplikację o konkretnej nazwie, używamy wyszukiwarki. Lubimy biegać? Kontrolujmy nasze postępy używając aplikacji Endomondo Sports Tracker. Endomondo kontroluje przebiegnięty dystans, spalone kalorie i prędkość, z jaką biegamy. A na koniec pochwali się tym wszystkim na Facebooku. Jak widać, otwierając świat aplikacji BlackBerry w prosty i wygodny sposób, otwieramy świat nowych możliwości dla naszego smartfona.